Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Wincenty Łaszewski, Siedem dni Fatymy, odcinek 9. Czyta Iwonna Teresa. Późniejsza Fatima, część 2. 4 lata później, w Tuj, w innym hiszpańskim klasztorze sióstr Doroteuszek, siostra Lucja miała widzenie dotyczące poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Uprosiłam przełożonych i mego spowiednika, pisze wizjonerka, o zezwolenie na odprawianie godziny świętej każdej nocy z czwartku na piątek, od godziny 11 do północy. Jednej nocy byłam sama. Uklękłam przy balaskach w środku kaplicy, aby odmówić modlitwę anioła. Ponieważ czułam się zmęczona, wstałam i modliłam się dalej z podniesionymi rękami. Paliła się tylko wieczna lampka. Nagle zrobiło się jasno w całej kaplicy wskutek nadprzyrodzonego światła. Na ołtarzu pojawił się jasny krzyż sięgający aż do sufitu. W jaśniejszym świetle można było zobaczyć w górnej części krzyża oblicze i górną część ciała człowieka. Nad piersią gołąbka również ze światła, a do krzyża przybite ciało drugiego człowieka. Trochę poniżej bioder w powietrzu wisiał kielich i wielka hostia, na którą spadały krople krwi z oblicza ukrzyżowanego i z jednej rany piersiowej. Z hostii spływały te krople do kielicha. Pod prawym ramieniem krzyża stała Najświętsza Maria Panna. Była to Matka Boża Fatimska ze swym niepokalanym sercem w lewej ręce, bez miecza i róż, ale z cierniową koroną i płomieniem. Pod lewym ramieniem krzyża wielkie litery, jakby z czystej wody źródlanej biegły na ołtarz, tworząc słowa łaska i miłosierdzie. Zrozumiałam, że została mi przekazana tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Otrzymałam natchnienie na temat tej tajemnicy, którego mi jednak nie wolno wyjawić. Potem rzekła Matka Boża do mnie. Przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu niepokalanemu sercu, obiecując ją ratować za pomocą tego środka. Tyle dusz zostaje potępionych przez sprawiedliwość Bożą z powodu grzechów przeciwko mnie popełnionych. Przychodzę przeto prosić o zadośćuczynienie. Ofiaruj się w tej intencji i módl się. Między tymi objawieniami było jeszcze wiele innych nadprzyrodzonych wydarzeń, które budowały most pomiędzy rokiem 1925 i 1929. Ich przedmiotem jest dwuczłonowe nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Składa się ono z nabożeństwa pierwszych sobót i z poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi tego wszystkiego, czym próbuje zawładnąć grzech. Najpierw Rosji, potem innych narodów, następnie całego świata, ale też każdego ludzkiego serca kuszonego do zła i każdej rodziny atakowanej przez wrogów zbawienia. Jak wygląda to nabożeństwo? Oto jak opisuje je siostra Lucja w jednym ze swych listów. Co według mnie zaszło między Bogiem i mą duszą w sprawach dotyczących nabożeństwa
wynagradzającego niepokalanemu sercu Maryi i prześladowań w Rosji. Wydaje mi się, że dobry Pan wezwał mnie w najgłębszych tajnikach mej duszy, abym prosiła Ojca Świętego, by ten zaaprobował nabożeństwo wynagradzające, o co on sam i Najświętsza Maryja Panna zechcieli prosić w 1925 roku, aby przez to małe nabożeństwo mogły zostać udzielone łaski przebaczenia duszom, które miały nieszczęście obrazić niepokalane serce Maryi. Duszy, która stara się wynagrodzić jej w poniższy sposób, Najświętsza Maryja Panna obiecuje towarzyszyć w godzinie śmierci ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia. Nabożeństwo polega na tym, że podczas 5 kolejnych miesięcy w pierwszą sobotę przyjmie się komunię świętą, odmówi różaniec, spędzi 15 minut w towarzystwie Matki Najświętszej na rozważaniu tajemnic różańcowych i pójdzie do spowiedzi w tej samej intencji. Ta może odbyć się innego dnia. Jeśli się nie mylę, dobry Bóg obiecał położyć kres prześladowaniom w Rosji, jeśli Ojciec Święty raczy uczynić uroczysty i publiczny akt wynagrodzenia i poświęcenia Rosji Najświętszemu Sercu Jezusa i Maryi. I to samo poleci biskupom katolickiego świata. W odpowiedzi na zakończenie tego prześladowania Jego Świętobliwość ma obiecać, zaaprobować i polecić praktykowanie wspomnianego nabożeństwa. Objawienia w Pontevedra i Tuj zamykają pierwszy dzień Fatimy. Niebo powiedziało już wszystko. Wskazało ludzkości drogę ocalenia. Wyznaczyło cel. Triumf niepokalanego serca, który zaowocuje czasem pokoju na świecie. Niebieska oaza. Na razie świat stoi u początku drogi i bardzo potrzebuje pomocy nieba. Otrzymał już wszystkie wskazówki i został mu dany dostęp do wszystkich potrzebnych łask. Można by rzec, iż ludzkość błąkająca się po pustyni świata i wchodząca coraz głębiej w jałowe piaski zła otrzymała od Boga niezwykły dar. Bóg postawił ją przed pyszniącą się zielenią drzew oazą, która nie znalazła się jednak wprost na szlaku zbłąkanej karawany ludzkości. Widać ją, widać aż nadto dobrze z boku szlaku. Wystarczy zmienić kierunek drogi, stanąć twarzą ku kołyszącym się pogodnie drzewom, by jeszcze tego samego dnia zaspokoić pragnienie, nasycić głód i znaleźć odpoczynek w głębokim cieniu listowia. Trzeba jednak zejść z drogi. Trzeba uwierzyć, że to, co widzą nasze oczy, nie jest złudzeniem, że jesteśmy świadkami cudu. Trzeba uwierzyć, że za chwilę możemy stać się jego częścią. Jeśli ludzkość otrząśnie się z pychy, że sama wie lepiej, dokąd wędrować. Ta niebieska oaza będzie szła zawsze z ludźmi. Zawsze będzie widoczna, czasem bliżej, czasem dalej. Zawsze będzie nawoływać do siebie. Jej obecność wypełni cały drugi dzień Fatimy. Kiedy ludzkość obudzi się, by zmienić drogę? Ale nie, ona nie zboczy ze szlaku wiodącego ku pustce. Prowadzący ją przewodnicy, zaślepieni pychą, a może opętani przez pustynię, będą uparcie przejść naprzód,
w imię postępu, w imię rozwoju, w imię kuszących miraży będą zakazywać ludziom patrzeć na religijne mamidła, na opium dla ludu, na zabobon, który hamuje postęp. Każą dźwigać nic niewarte skarby i iść naprzód. Ale nadchodzi chwila, kiedy z wielkiej karawany zaczynają odrywać się garstki wędrowców i zmierzają ku oazie. Widzicie ich? Już nie słuchają krzyku przewodników. Pozostawiają rzeszę i stają się resztą, która obiera inną drogę. Reszta Izraela to techniczny termin biblijny, oznaczający, iż Bóg, karząc lud za jego wielkie grzechy, nigdy nie niszczy go zupełnie, że zawsze pozostawia jakąś resztę, która jest narzędziem zbawienia. Głosił Izajasz: choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko reszta będzie zbawiona. To właśnie ta reszta stanie się narzędziem przeprowadzenia wielkich planów zbawczych. W Księdze Sofoniasza, rozdział 3, werset od 8 do 13, czytamy: reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. W ich ustach nie znajdzie się język zwodniczy i nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Dla nich czas płynie już inaczej. Za moment ich życie wypełni się świergotem ptaków, szumem liści, szmerem wód. Wejdą do oazy i staną się nowym pokoleniem, ale nim poznają pełną prawdę o oazie, minie jeszcze wiele lat. Na razie są jeszcze rozproszeni, jeszcze nie znają prawdziwej mocy oazy, która stała się ich domem. Minie pół wieku, nim świat pozna najgłębszą prawdę o Fatimie. Tyle czasu będzie potrzeba, by na zroszonej łaską ziemi oazy pojawił się głęboki znak obecności człowieka. Byli już wprawdzie tacy, którzy nieprzerwanie spoglądali na oazę, którzy żyli jej ideą i podążali w jej stronę. Byli nawet tacy, którzy dotarli do niej i zbudowali w niej swój dom. Nikt z nich nie miał jednak mocy w pełni skorzystać z piękna niebieskiej oazy. Bramy mocy otworzy dopiero ten, którego zwiastowała sama Fatima. Będzie to ślad stopy biskupa w bieli, przewodnika, do którego będą strzelać, by nie doszedł do oazy i nie pociągnął za sobą już nie garstki szaleńców, ale tłumów ludzi. O tym opowiada drugi dzień fatymski. Jezu, Mario, kocham was. Ratujcie dusze. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.